Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w Białej Drodze, czyli przestrzeni umożliwiającej rozwój świadomości. Wybrałem to miejsce, ponieważ ma swój osobisty klimat i mam zaufanie do tego miejsca, bo już tutaj robiliśmy wcześniej warsztaty. Słuchajcie, skąd pomysł na warsztaty? Dlaczego warsztaty? Dlaczego warto uczęszczać na warsztaty? Co takiego się tu wydarzy i do czego chciałbym Was zaprosić? Nagrywam to wideo w celu zaproszenia Was na warsztaty Satori, które odbędą się 20 marca, sobotę. To, co tutaj przygotowałem, to jest doświadczenie Satori. Satori z japońskiego Zen oznacza oświecenie, przebudzenie, wgląd w świadomość. Jest to koncepcja tożsama z oświeceniem. Nieważne, czy weźmiemy tą koncepcję z Zen, czy weźmiemy ją z Advaity, czy weźmiemy ją z buddyzmu, czy weźmiemy ją z chrześcijaństwa, czy z każdej innej religii, filozofii, jest możliwość przeżycia go doświadczalnie, fizycznie, przez samego siebie. Ja tego doświadczyłem, znam całą masę ludzi, którzy również tego doświadczyli i myślę, że nie musimy tutaj ukrywać, że jako ludzie mamy teraz dostęp do wiedzy i technik ogólnodostępnych z przeróżnych nurtów duchowych odnośnie do tego, jak doprowadzić do tego doświadczenia. Jeżeli chodzi o praktykę medytacji, to co ja uczę ludzi, czego ja nauczam ludzi, to jest medytacja typu zazen. Nie uczę jej, ponieważ jestem fanatykiem zen i uważam, że to jest jedyna słuszna medytacja. Nauczam jej, ponieważ to jest dla mnie najskuteczniejsza metoda do poszerzania wglądu w siebie. W swoim życiu próbowałem przeróżnych technik medytacji związanych z wizualizacją, z oddechem, z pracą z umysłem, z koncentracją. Wszystkie działają. Wszystkie są skuteczne. Każda jest fenomenalna. Z tym, że jeżeli chodzi o codzienną praktykę i dyscyplinę, bo to ona daje nam efekt, to ona pogłębia nasz wgląd w siebie, no trzeba mieć już coś ustalone. Trzeba podjąć jakąś decyzję. Dobra, wybieram tą praktykę, ten nurt duchowy, tu się angażuję, tu będę próbował swoich sił, tu będę patrzył na siebie, będę sumiennie wykonywał praktykę. Ponieważ praktyk jest wiele, różne są nurty, różni są nauczyciele, no ale w ostatecznym rozrachunku coś trzeba wybrać. Ja wybrałem zazen, ponieważ jest prosty, jest bardzo intuicyjny i nie jest mega skomplikowany. Na sam początek siedzimy, obserwujemy umysł. Nagrywałem na ten temat poradniki, nagrałem kurs, wszystko jest dostępne. Dlatego na warsztacie zaczynamy od medytacji typu zazen. Ona będzie prowadzona przeze mnie, więc będzie można po prostu się wyciszyć. I to jest też bardzo ważne na warsztatach, ponieważ gdy przychodzimy na warsztat, to chcemy tutaj odciąć się od wpływu z zewnątrz. Wiadomo, mamy jakieś warunki zewnętrzne, dom, rodzinę, przyjaciół, pracę. Dużo stresu, dużo napięcia, wszystko się gromadzi w nas. Gdy przychodzimy na warsztat, chcemy zacząć od nowa. Chcemy wyczyścić nasz umysł i wprowadzić siebie w specyficzny stan, który towarzyszy tylko warsztatowi. Więc zaczynamy od tego. Dalej będziemy pracować z przekonaniami, będziemy wyrzucać z siebie to, co siedzi w nas, będziemy sprawdzać te przekonania, będziemy je obserwować. Pokażę Wam również praktyki związane z oddechem, pranayamy. Technik jest całkiem sporo, są trzy podstawowe. Anuloma Viloma, Kapalabhati, Bhastrika. Potężne techniki, które oczyszczają umysł i pozwalają na zwiększenie przepływu energii w ciele i też zwiększają koncentrację na samej świadomości i stabilizują umysł, jeżeli chodzi o huśtawki emocji. Jeżeli masz huśtawki emocji, jeżeli czujesz się mega rozproszony w życiu, to te techniki pozwalają się lepiej skupić. No i gdy będziemy szli dalej, oczywiście zrobimy sobie krąg, zrobimy sobie wprowadzenie, zrobimy sobie wykład. Będzie czas i miejsce na to, żeby zjeść posiłek, tutaj sobie coś zamówimy, także tu nie będzie z tym problemu. Zrobimy sobie satsang, podczas którego będziecie mogli zadawać pytania. Ja będę się dzielić swoim własnym doświadczeniem. Tutaj również będziemy mogli eksplorować to, co się wydarzyło na warsztacie i każdy będzie mógł podzielić się swoimi własnymi wnioskami. I to jest bardzo fajny, przełomowy moment. Zazwyczaj pod koniec warsztatu wszyscy są uśmiechnięci, szczęśliwi, radości. Ego odpuszcza. Tutaj wszyscy czujemy jedność, jest to połączenie energetyczne, jest świadomość obecności i naprawdę mega dawka inspiracji, ponieważ gdy umysł jest wolny od neuroz, gdy jest wolny od zmartwień, gdy jest wolny od przywiązań, to zaczyna być bardziej obecny, bardziej trzeźwy, bardziej przebudzony i również bardziej kreatywny.
I ta kreatywność objawia się tym, że twój umysł zaczyna szukać większej ilości połączeń z rzeczywistością. Zaczyna ci się chcieć po prostu żyć. Chce ci się rozmawiać z ludźmi. Chce ci się wychodzić ze strefy komfortu. Chce ci się tworzyć nowe rzeczy. Chce ci się, nie wiem, choćby uprawiać seks. Ludzie czasami mają też blokady, tak, w tej kwestii i nie ma też co tego ukrywać. I to już jest nie tylko doświadczenie duchowe, to jest też doświadczenie, które sprowadzamy do naszej rzeczywistości materialnej, które ubogaca nas, ożywia nas. Ja czasami się śmieję, że moją rolą jako przewodnika, bo taką rolę wybrałem, tutaj oczywiście w kwestii warsztatów, jest to, że ja tworzę tutaj doświadczenie psychodeliczne wręcz, oczywiście stosując naturalne, sprawdzone, bezpieczne metody i pozwalam ludziom przejść z punktu A do punktu B w bardzo fajny sposób. Odbywa się to w taki sposób, że każdy kontempluje siebie, zgłębia naturę jaźni, zgłębia naturę obecności sam dla siebie. I oczywiście tutaj jest też miejsce na otwartość, każdy może się podzielić swoim własnym doświadczeniem. Ale ten proces przebiega dużo płynniej, dużo szybciej i jest dużo bardziej skonfrontowany z rzeczywistością. A przy tym jest dużo prawdziwszy niż gdy pracujecie sami ze sobą w domu. Bo można się tak zastanawiać, no po co warsztat? Po co warsztat, kiedy ja mogę medytować sam ze sobą w domu? Po co warsztat, kiedy mogę siedzieć sam ze sobą u siebie? Ja przebywałem na wielu warsztatach i pamiętam swoje początki jeszcze z Michałem, z Danielem, gdy robiliśmy razem warsztaty, gdy ja również pomagałem chłopakom, to gdy się wszystkiego uczyłem, po jakimś czasie zrozumiałem, że nie tyle chodzi o to, że zamykamy się w swoim świecie, zamykamy się w swoich pudełkach, bo każdy medytuje w domu. Chodzi właśnie o to, żeby wyjść do ludzi, skonfrontować się z rzeczywistością i wrzucić się w sytuację, w której możemy naprawdę przyjrzeć się temu, co jest w nas samych. I to jest też kwestia tego, jak się obcuje z innymi ludźmi, bo wiadomo, w swoim świecie ty jesteś królem, ale gdy masz styczność z innymi ludźmi, zwiększa się w tobie uważność i zwiększa się w tobie czujność, bo masz poczucie, że ktoś cię obserwuje. Jeżeli coś się wydarza na warsztatach, w trakcie, gdy jesteśmy w obecności innych ludzi i w obecności guru, tak, to co z nas wychodzi, jest bardziej skonfrontowane z rzeczywistością. Jest dużo bardziej obiektywne i zwiększa skuteczność pracy nad sobą. I przy okazji inni ludzie mogą się temu przyjrzeć, ja mogę się temu przyjrzeć, więc praca zachodzi naprawdę dużo głębiej. Po prostu podsumowując, praca zachodzi dużo głębiej. Chciałbym Was zaprosić na ten warsztat. Oczywiście, jeżeli macie taką możliwość tutaj w Krakowie, trzeba byłoby oczywiście wyjść ze strefy komfortu, przyjechać, tak? Załatwić sobie nocleg, opłacić warsztat. Jeżeli cena Was przeraża, a ustalałem cenę całkiem intuicyjnie, to napiszcie do mnie wiadomość, bo jeżeli to jest jedyne Wasze ograniczenie, to zawsze możemy porozmawiać, zobaczcie, jakie są dostępne inne możliwości. Też pojawiają się nowe przestrzenie, nowe opcje, dużo rzeczy się pojawia, więc jeżeli w ogóle jesteście otwarci na taką wspólną pracę, to napiszcie i tak do mnie wiadomość, ponieważ w przyszłości mogą pojawić się nowe przestrzenie, nowe rzeczy, nowe tematy, o których ja jeszcze w tej chwili nie wiem. Dlatego warto jest subskrybować kanał, być na bieżąco i zapiszcie się na mój newsletter na dole. Możecie wejść na stronę projektu, piszcie swoje dane, będziemy w kontakcie. Jeżeli będę coś robił, będę coś tworzył, to dowiecie się o tym jako pierwsi. Po prostu dużo szybciej się o tym dowiecie. Tak, jestem przeogromnie szczęśliwy, że to robię. Chciałbym, żeby ludzie doszli do tego poziomu zrozumienia, na którym ja jestem. Bo to jest totalne szczęście, niczym nieuwarunkowane szczęście. I choć ja próbuję to przekazać przez moje firmy na YouTube, przez moją twórczość, ja mam wrażenie, że to nie jest wystarczająco dobre często, że ten kontakt jednak jest ważny. I dostaję też wiele wiadomości od ludzi, że chcieliby się ze mną spotkać. A ja niestety nie mam czasu, ponieważ też pracuję i mam ograniczoną ilość czasu. Dlatego pomyślałem, że przyjście na taki warsztat byłoby świetną szansą, żeby się spotkać. Świetną szansą, żeby popracować nad sobą i naprawdę podnieść sobie poprzeczkę, jeżeli chodzi o rozwój świadomości. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, możemy siedzieć w naszych domach, możemy w naszym komforcie medytować, rozwijać się duchowo, ale to wychodząc z własnej strefy komfortu, wtedy widzimy siebie naprawdę, jacy jesteśmy. I to jest, no, wiecie, trochę jak taki strzał od życia, nie? Jakbyśmy skoczyli na głęboką wodę, starali się przycisnąć jeszcze bardziej, nie? I o ile, wiecie, kwestia tego rozwoju duchowego może być bardzo kwestią umowną, bo co to znaczy rozwijać się duchowo, przecież wszyscy jesteśmy doskonali, tacy jacy jesteśmy, ale niech te duchowe racjonalizacje
nie przyćmą wam tego realnego doświadczenia, w którym jesteście. Czy jesteście szczęśliwi tacy, jacy jesteście teraz? Czy jesteście w tym stanie błogości, jedności, miłości? Czy macie ją na co dzień? Czy ona jest jeszcze płynna, zmienia się? Oczywiście wszystko się zmienia w życiu, ale są pewne techniki, pewne praktyki, które możemy stosować, które mogą nam pozwolić uziemić to w życiu i po prostu żyć tym na co dzień. Ja myślę, że to jest sednem przekazu tego duchowego zrozumienia. To też nie jest coś, na co ja wpadłem tak od razu. To zrozumienie przychodziło do mnie stopniowo przez wiele lat. Ja wiele lat o tym myślałem, rozkminiałem, słuchałem wielu nauczycieli, inspirowałem się Zen, inspirowałem się Advaitą, inspirowałem się buddyzmem, filozofią, studiowałem Alana Wattsa, Ericha Fromma, Daitse Suzuki'ego, Advaitę, Bhagavad Gita, słuchałem Mojiego, słuchałem Niki, słuchałem Eckharta Tolle, Krishnamurti'ego, Yuji, Jiddu. Oj, mógłbym tutaj wymieniać całą masę nazwisk i ilość książek, jakie przeczytałem. No całkiem sporo tego było w moim życiu. I wiem, że każdy filozof, każdy nauczyciel duchowy przekazywał to troszeczkę inaczej, bo przekaz każdego nauczyciela jest jednak ubogacony o jego własną osobowość. I każdy człowiek w życiu ma też różne momenty, w których ma różne potrzeby. I to też nie jest jakby przypadek, że my spotykamy siebie, dajemy coś sobie i się rozchodzimy. Przypadek, nie przypadek. Coś takie duchowe przekonanie, nie? No po prostu trudno jest to wytłumaczyć słowami, trzeba to przeżyć. I jak się tego przeżyje, no to no już nie ma się więcej pytań i wątpliwości, więc ja mogę powiedzieć więcej. Ja was zapraszam, wszystkie informacje macie na stronie. Wyślijcie wiadomość, skontaktujemy się, przestrzeń jest. Wbijajcie. Nie mogę się doczekać. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Miłego. Elo, buźka. Tak wygląda sala. Jest wypełniona zawartością twojej głowy.